Środowe popołudnie, 20 stycznia, Anita Mańska. Zapraszam na Wieści Flash. Dzisiejsze informacje zaczynamy od nie najlepszej, to już od miesięcy, sytuacji biłgarskiego PKS-u. Sytuacja przedsiębiorstwa jest trudna, może ją poprawić sprzedaż terenu z dworcem, mówił Jacek Patro, prezes biłgarskiego PKS-u, na spotkaniu z marszałkiem województwa na początku roku. Dziś wiemy, zarząd województwa nie chce wyrazić zgody na sprzedaż części majątku, trwają rozmowy, by przedsiębiorstwo przejął samorząd powiatu. Pojawił się też prywatny inwestor, który jest zainteresowany wykupem PKS-u. Zarząd województwa podtrzymał decyzję z grudnia o tym, że będzie prywatyzowana nasza spółka, czyli będą zbywane udziały firmy i nie została wyrażona zgoda na sprzedaż nieruchomości składającej się na dworzec. Motywowane jest to tym, już w tym momencie, że wpłynęła oferta na zakup udziałów biłgorajskiego PKS-u. Również w dniu dzisiejszym rozmawiałem z zarządem powiatu i ze starostą i przedstawialiśmy obecną sytuację spółki i samorząd powiatowy również będzie rozpatrywał możliwość przejęcia naszych udziałów, co pozwoliłoby na zabezpieczenie transportu na terenie powiatu. W tej chwili trwa wycena biłgorajskiej spółki przez firmę zewnętrzną. Kiedy będzie ona gotowa, a planowane jest to na koniec lutego, wtedy marszałek województwa będzie mógł ogłosić przetarg na udziały biłgorajskiego PKS-u. Cała procedura może zakończyć się dopiero w maju. Jak dziś wygląda sytuacja finansowa i jaki jest stosunek starosty Mariana Tokarskiego do ewentualnego przejęcia przez biłgorajski samorząd PKS-u? O tym w sobotnich wieściach, a już teraz wracamy do Wieści Flash. Od kilku dni temperatury, szczególnie nocą, spadają kilkanaście stopni poniżej zera. Policja ponawia apele, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych pod wpływem alkoholu, starszych i samotnie mieszkających w trudnych warunkach. Szczególnie w te zimowe, mroźne dni pamiętajmy, że jeden telefon może uratować osobę przed wychłodzeniem lub zamarznięciem. Gdyby nie szybka pomoc sąsiadów i policji, w Tarnogrodzie mogło dojść do tragedii. Przy każdej nadarzającej się okazji informujemy Państwa, apelujemy i zwracamy się z prośbami o to, abyśmy nie przychodzili obojętnie obok osób, które potrzebują pomocy, zwłaszcza w te mroźne, zimowe dni. Wczoraj w Tarnogrodzie doszło do pierwszego przypadku wychłodzenia organizmu. Tam policjanci w mieszkaniu odnaleźli człowieka leżącego na ziemi, 85-letniego, trzęsącego się z zimna. Mieszkanie było nieogrzane. Człowiek schorowany, jak się okazało, jego temperatura, jego ciała spadła poniżej 35 stopni Celsjusza i gdyby nie ta pomoc sąsiedzka, bo to sąsiedzi zaalarmowali policję o tym, że od kilku dni nie widzieli tego starszego człowieka, gdyby nie ta ich reakcja, nie pomoc policjantów, najprawdopodobniej doszłoby do zgonu tego człowieka. Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają miejsca, w których przebywać mogą osoby potrzebujące pomocy, takie jak altanki, pustostany czy dworce. W Biłgoraju schronienie przed zimnem można znaleźć na przykład w noclegowni. Zima ma również swoje piękne oblicze, jednak podczas zabaw na śniegu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W pobliżu miejsc zabaw saneczkowych dzieci, na przykład górek, sprawdźmy, czy nie znajduje się jezdnia, torowiska, czy też nie znajduje się rzeka bądź inny zbiornik wodny. Uczulajmy dzieci, że nie należy wchodzić na zamarznięte rzeki, stawy, oczka wodne, ponieważ te miejsca nie są w żaden sposób objęte ochroną i nigdy nie wiadomo, czy ten lód jest na tyle gruby, że to ślizganie się będzie bezpieczne. Pamiętajmy, że w żadnym przypadku nie należy przymocowywać sanek do pojazdów, ponieważ może się to zakończyć tragedią. Grozi to odczepieniem się tych sanek, które z dużą prędkością uderzą albo w drzewo, albo w inny pojazd. Natomiast można taki kulik zorganizować w sposób tradycyjny, w saniach w zaprzęgu konnym, na drogach bocznych, w lesie, w taki sposób, aby nikomu nie groziło niebezpieczeństwo. Mało tego, przepisy nie pozwalają na to, aby kulik odbywał się w sposób z wykorzystaniem pojazdów mechanicznych. Jest to zagrożone wysokim mandatem. Zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa zarówno podczas zimowych zabaw, jak i w momentach, gdy jesteśmy świadkami niepokojących zdarzeń. Jeden telefon może uratować komuś życie i jak się okazuje, nie są to jedynie puste słowa. Biłgarajscy strażacy prowadzą ćwiczenia, dzięki którym też kiedyś czyjeś życie może zostać uratowane. Przystąpienie do działań ratowniczo-gaśniczych powinno być poprzedzone rozpoznaniem sytuacji, jaka
panuje na miejscu zdarzenia. Ważne jest, aby posiadane siły i środki wykorzystywane były optymalnie. Ważne jest także, aby sytuacja pożarowa, która przy każdym pożarze jest inna, nie spowodowała zaskakujących zagrożeń. Dlatego strażacy kilka razy w roku dokonują rozpoznania terenu, co pozwala na uzyskanie informacji o pożarze, jego rozwoju, wywołanych zagrożeniach i możliwościach skutecznej interwencji. W poniedziałek rano przed Biłgorajskie Centrum Kultury podjechały dwa wozy strażackie. Na szczęście nie była to żadna akcja ratunkowa, nic złego w budynku się nie działo. Strażacy jak co roku przeprowadzali ćwiczenia na obiektach. Generalnie wychodzi około 12 obiektów w ciągu roku. Na każdej zmianie służbowej takie ćwiczenia przeprowadzane są po to, aby rozpoznać obiekt pod kątem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, ażeby strażacy z każdej zmiany służbowej wiedzieli, jak się po takim obiekcie poruszać, gdzie są wyłączniki główne prądu, ewentualnie przeciwpożarowe. Wcześniejsze dobre rozpoznanie budynku to podstawa ewentualnej akcji ratowniczej. Muszą rozpoznać ciągi komunikacyjne, zapoznać się z zagrożeniami, które występują na danym obiekcie. Są to różne obiekty. Tak jak byliśmy u Was w Biłgorajskim Centrum Kultury, jesteśmy również w szkołach, jesteśmy w zakładach produkcyjnych. Także takie ćwiczenia służą nam tylko i wyłącznie po to, ażeby rozpoznać obiekt, wiedzieć, jak się po nim poruszać i prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze skutecznie. Strażacy takie akcje przeprowadzają między innymi w szkołach czy szpitalu. Dobrze mieć świadomość, że gdyby doszło do jakiegoś zdarzenia, są świetnie przygotowani do akcji. Rzecznik Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju apeluje również: uważajmy na tlenek węgla. Czad może się pojawić w wielu miejscach naszego domu. Wszędzie jest równie śmiertelnym zagrożeniem dla nas i rodziny. Zapewnijmy naszemu mieszkaniu dobrą wentylację pomieszczeń. Stosujmy mikrowentylację okien i drzwi. Nawiewniki w oknach PCV. Nigdy nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych. Trzeba pamiętać o tym, aby udostępnić mieszkanie do okresowych przeglądów instalacji grzewczej i wentylacyjnej. Zadbajmy o to, by w naszym domu pojawiła się czujka tlenku węgla. Trzeba ją zainstalować w tym miejscu, w którym sypia nasza rodzina. Taka inwestycja może uratować nam życie. Współczesna technologia niezaprzeczalnie pomaga w trudnych sytuacjach i jest też po prostu przydatna w codziennym życiu, bo korzystanie z nowoczesnych technologii i internetu to dziś codzienność. Umożliwia nie tylko błyskawiczną wymianę myśli, globalna sieć stała się nieograniczonym źródłem informacji, dzięki której możemy wzbogacać naszą wiedzę i korzystać z zupełnie nowych możliwości. Świat wirtualny, tak jak ten rzeczywisty, nie jest pozbawiony wad i jak pokazują badania, choć dzieci i młodzież sprawnie korzystają z internetu, nie oznacza to, że są świadomymi i bezpiecznymi jego odbiorcami. Stąd projekt Cyberpozytywnie, realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom Krzyk, a szczegóły już za chwilę. Od lipca do grudnia ubiegłego roku Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk realizowała projekt Cyberpozytywni w ramach programu Bezpiecznie Tu i Tam Fundacji Orange. Projekt dotyczył bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z internetu, cyberprzemocy i przeciwstawiania się mowie nienawiści w sieci. Projekt polegał na tym, że młodzież wyszukiwała różnych informacji o tym, jak bezpiecznie korzystać z sieci. Mieliśmy warsztaty, na których rozmawialiśmy o ich własnych doświadczeniach w tym zakresie i młodzież bardzo dużo ma przeżyć, obserwacji, zresztą nie tylko w bliskich otoczeniach, ale też takie ogólnopolskie informacje i światowe. W projekcie uczestniczyło 60 młodych osób. Młodzież między innymi brała udział w warsztatach, organizowała mini akcje, podczas których uwrażliwiała tych najmłodszych na zagrożenia, jakie niesie ze sobą internet. Przekazać młodym ludziom, aby nie siedzieli przed komputerem, nie grali cały czas w te gry, bo to tylko uzależnia, psuje wzrok. Jest pożyteczny, żeby zdobyć informacje, dowiedzieć się o różnych rzeczach, na przykład do szkoły. Ale tak ogólnie to lepiej jest wyjść na dwór, spotkać się ze znajomymi. Tak jak my na przykład na skateparku, miło spędzamy razem czas. Podczas tych zajęć powstały plakaty, prace plastyczne, scenki grup teatralnych i prezentacje multimedialne. Wolontariusze rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, a dzieci dowiadywały się o bezpiecznym korzystaniu z multimediów podczas zajęć w fundacji. Stworzyły zasady bezpiecznego korzystania z internetu, wśród których znalazły się i te dotyczące szanowania innych użytkowników sieci i cyberprzemocy. Myślę, że dużo uczniów z nas i z naszej szkoły w ogóle z całego świata ma taką pewność, że to jest cyberprzemoc, że można z tym pójść na policję i zgłosić to, bo w sumie jeśli się nie chce, żeby ktoś robił zdjęcia komuś, kto tego nie chce, to w sumie to jest cyberprzemoc taka już poważna.
niż takie zdjęcia robione i później wstawiane na Facebooka. Bardzo ważne jest przygotowanie młodych do świadomego korzystania z internetu oraz do skutecznego reagowania na sytuacje zagrożenia w sieci. Wiele młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli zamieści coś w sieci, jakieś zdjęcie, że to po kilkunastu latach tak naprawdę będzie dalej w tej sieci i ono nie zniknie i tak naprawdę może zaszkodzić to potem niejednej osobie. Projekt Cyberpozytywni realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom Krzyk to kolejny krok fundacji w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży, zachęcający do udziału w samodzielnym podejmowaniu aktywności mającej na celu rozwój pasji z pozytywnym wykorzystaniem dostępnych narzędzi multimedialnych. Przed chwilą w wieściach Flash gościliśmy z kamerą gimnazjalistów, a teraz będziemy podglądać, jak bawią się licealiści, bowiem rozpoczął się czas studniówek. 16 stycznia podczas balu studniówkowego bawili się wspólnie uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypominam, że od kilku dni dostępna jest fotorelacja z tego wieczoru na naszym Facebooku, a teraz czas zatrzymamy w oku naszej kamery. Tak bawili się uczniowie klas trzecich z Liceum Ogólnokształcącego imienia ONZ. Bal rozpoczął się przed godziną 20 w zeszłą sobotę. Maturzyści z tzw. ONZ-u rozpoczęli biłgorajski sezon studniówkowy. I uwaga, teraz przyspieszamy! W tą sobotę podczas balu studniówkowego będą się bawić uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych oraz Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. Sezon studniówkowy zakończą uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Studniówkę zaplanowali na 30 stycznia. Na koniec wieści Flash jeszcze jedna ważna informacja dla naszych widzów. Każda ostatnia środa miesiąca to sesja Rady Miasta. Z tego powodu wyjątkowo przyszłotygodniowe wydanie wieści Flash na antenie pojawi się tuż po obradach radnych. Na Facebooku będziemy oczywiście jak zawsze o godzinie 17. A 27 stycznia w najbliższą środę od godziny 16 radni obradować będą m.in. w sprawie nabycia udziału w spółce Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Społecznego. To dopiero za tydzień. Już dziś zapraszam na magazyn ligowy, to za chwilę, i oczywiście na sobotnie wydanie wieści biłgorajskich i codziennie na najświeższe informacje z naszego Facebooka. Do zobaczenia.